Siemano, w tym filmiku omówię Brave Trial. Omówię, jak wygrywać go często, jak sobie tutaj można poradzić, szczególnie na początku gry, jak i później. Dosyć często mówiłem o tym w poprzednich filmikach, więc może być to dla kogoś niezbyt nowość, ale może komuś się przyda. Ogólnie Brave Trial jest to zwykła walka na 15 etapów i te etapy, jakich przeciwników tam dostaniemy, zależą od tego, jakich mamy naszych ludzików. Czym mamy mocniejszy team, tym właśnie ciężsi będą przeciwnicy. Przykładowo, jeżeli mój team na ten moment, to zależy od 6 najlepszych postaci, od 6 najlepszych, jaki jest ich power. Jeżeli tak wygląda mój team, powiedzmy, że to są moje 6 najlepszych postaci, oczywiście jeżeli ich zamienię, to może być power inny, to powiedzmy, że mam 122 powera. Jeżeli zdejmę z każdej postaci EQ, to ten power znika. Jest tutaj na przykład 15 tysięcy, zdejmuję EQ i postać ma już mniej. Jeżeli mamy właśnie mało postaci, ale które są wysoko i zboostujemy je głównie za pomocą EQ, no to mamy ten power taki no inny, zobaczcie. Wtedy miałem 125 tysięcy, teraz mam połowę tego, 76 tysięcy. Na normie zostawiłem EQ, ponieważ jeżeli mamy healerów, to możemy sobie ich uzbroić w najlepsze EQ i nim po prostu przechodzić. Dlatego tyle razy polecam normę na sam początek, ponieważ nią można robić przejścia. No i to tak wygląda, no te pierwsze etapy są mega łatwe i wchodzimy, patrzymy jaki jest power. 50 tysięcy powera. To jest za dużo. Możliwe, właśnie to jest problem, że nieraz mogą się te obliczenia jakby tego powera wziąć z tego, co mieliśmy wcześniej, więc zanim wejdziecie, widzieliście, tam to miałem 50 tysięcy i może dlatego, ponieważ miałem ten poprzedni team, gdy wchodziłem na to, więc jak wchodzicie na Brave Trial, pamiętajcie, że już wcześniej by zdjąć EQ. Zobaczcie, tu jest 30k powera, pokonuje jego przeciwnika i to jest znowu 30 tysięcy powera, a przykładowo teraz założę kilka razy EQ, na kilku postaciach EQ, tylko bez przesady, żeby to nie było jakieś tragiczne. Ten przeciwnik zostaje taki sam, jaki był, zobaczcie. Mogę sobie pokonać ich tym moim EQ lepszym, tymi postaciami. Już jest 56 tysięcy. I zobaczcie, teraz wracam, zdejmuję EQ, żeby jednak ten power był niższy. Na następnego przeciwnika, no z tym już sobie muszę poradzić tak jak teraz jest. Wracamy na Brave Trial. Walczymy. Bum. Wygrana. I kolejny przeciwnik jest 38 tysięcy, czyli ten poprzedni nasz poziom jakby do tego. I teraz powinno być delikatnie wyżej. Ogólnie ten poziom cały czas się zwiększa przez całą walkę. Tam od powiedzmy nasz poziom i tam jego jakby procenty, że 20, 40, 60, 80%, a na końcu 100% naszego powera jest brany pod uwagę. I taka też ciekawostka, 12 poziom, czy jest ogólnie cięższy niż na przykład 11. Nie wiem z czym to jest, znaczy no tak po prostu zrobili, że 12 jest gorszy. I jakie tu postacie są takie fajne? Wszystkie postacie, które healują są... O, tu może być ciężko, bo ten badę może troszeczkę uderzyć, jeżeli mieliby stuna, ale może się uda, udało się. Najlepiej postacie, które healują, czyli na przykład norma na sam początek jest świetna. Fajna jest Starlight, jeżeli ją możecie zrobić na 6 gwiazdek, gdzie ona jest 6 gwiazdek Starlight, ponieważ ona na 6 gwiazdkach leczy, jeżeli przeciwnik ginie, to ona leczy, więc ona jest bardzo fajna na Brave Trial, tym bardziej, że ona bije wszystkich przeciwników z tyłu, więc damage'a też robi i leczy. A jak nie, no to jakaś Vesa, Ormus też może być na początku. Każda postać, która healuje, tutaj się znajdzie tutaj zastosowanie i tym sposobem właśnie sobie możemy przejść cały Brave Trial. Ja tylko jedną postacią, oczywiście wam nikt nie broni, żeby sobie dodać inne postacie. Ogólnie na Brave Trial możemy używać postaci, które mają minimum chyba 40 poziom, więc trzeba mieć minimum 40 poziom, by tutaj ją zdobyć. I zobaczcie, 80k powera, największy przeciwnik, a mój defense line ile teraz ma gdzieś najwięcej? No też mniej więcej tyle samo, więc jak widać to działa. Jakbyśmy założyli teraz lepsze, wcześniej EQ lepsze, to by można było tu... O, przeskinąłem. No zobaczcie jaki... A nie, one po prostu rundy się skończyły. Dobra, i tym sposobem zyskałem 15 skrzyneczek, maksymalną nagrodę, bodajże 2000 coś, chyba 2500 czy 2200 Brave Trial Pointsów, które właśnie wymieniamy. Na co wymieniamy? Możemy wymieniać na takie rzeczy, ale polecam tylko i wyłącznie wymieniać na PETA, na EQ dla PETA i bardziej na te Chaos Stone niż na Monster Souls'e, bo je dosyć łatwiej złapać, chociaż na początku możecie to i to, ale później bym się zdecydował bardziej na Chaos Stone'y, Chaos Stone'y, ponieważ je jest ciężko zdobyć w grze i ogólnie to, że sobie peta szybko wbijecie na maksa, to on tutaj się nie liczy do powera, czyli będziecie mieli na plus, więc pet się nie liczy do powera, jest mega przydatny właśnie na Brave Triala i na całą grę, bo bardzo dużo boostuje. No i tak, powiedziałem mniej więcej jakie postacie składać, jak się rozkłada tutaj power, tricks, EQ, co kupować i myślę, że tyle w tym filmiku, taki szybki Brave Trialowy porannik i nie ma co się tu bardziej rozpisywać, tradycyjnie dziękuję Wam za obejrzenie i trzymajcie się, elo!